kochani, ponieważ czytaliśmy wasze komentarze i wiemy, że chcielibyście, żebyśmy zrobili przejście po planie, żeby zobaczyć, co koło czego się znajduje, także właśnie teraz specjalnie to dla was zrobimy. Dzisiaj mam nadzieję, że się nam uda większość planu przejść, a w przyszłych odcinkach zobaczycie dokładnie konkretne miejsca, takie jak moje mieszkanie i Barbarian. Teraz was zapraszam totalnym zapleczem, mówię wam szczerze, ponieważ w tej chwili idziemy tak naprawdę, to jest zewnętrzna część mojego mieszkania, mieszkania Sabiny. No i to jest, to są takie zastawki, które udają blok, który jest w prawdziwym życiu, tak? Blok, który jest naprzeciwko tego bloku, w którym ja teoretycznie mieszkam, a w praktyce to mieszkanie jest po prostu przez nas wybudowane studio. Tędy właśnie sobie możemy przejść. Mijamy w tej chwili z prawej strony mieszkanie Sabiny, do którego wejdziemy później. I dochodzimy do mieszkania Króli. Tu wchodzimy w mieszkanie Króli. Nie wiem, co jest z prawej strony, powiem wam szczerze. Przepraszam bardzo, bo tego nie wiem. Coś tutaj przygotowują, to znaczy, że to mi coś wygląda na wadlewo. Ale wybaczcie, nie wiem. W tej chwili z prawej strony za to mamy mieszkanie Króli. Tutaj już jest po remoncie to mieszkanie. To jest ich salon, który kiedyś wyglądał troszkę inaczej. W tej chwili, ponieważ tutaj już mieszka, chyba w tej chwili tutaj mieszka tylko Ola i Błażej. Ola ze swoim chłopakiem Robertem, więc to mieszkanie zostało troszeczkę odnowione, bo tutaj młodzi ludzie w tej chwili mieszkają. Przejdziemy się dalej. Tutaj jest ich przedsionek i wejdziemy do ich kuchni. To jest ich kuchnia, która się nie zmieniła. No i uwaga, teraz ich kuchni, bo byliśmy cały czas w ich mieszkaniu. Wejdziemy do mieszkania Marysi, które się znajduje zaraz obok. I nie do końca kłamstwem jest to. Oni co prawda chyba nie mieszkają naprzeciwko siebie według tego, co widzicie na ekranach. Oni chyba mieszkają piętro wyżej, piętro niżej. No nieważne, ale korytarz jest zbudowany. Są jedne drzwi, drugie drzwi. Tu już widzimy mieszkanie Marysi, ale może się nam uda przejść drzwi. Ach, no tu mamy reżyserkę dzisiaj ustawioną. No właśnie, w zależności w jakim jesteśmy obiekcie, przestawiana jest reżyserka, więc tutaj zobaczycie w tej chwili no, małe zamieszanie. Ale to jest właśnie mieszkanie Marysi. Może nam się uda tędy przejść. Jak widać, na planie jest mnóstwo różnych dziwnych rzeczy. Tam jest pokój dziecięcy. Tam nigdzie dalej przez ten pokój dziecięcy już nie pójdziemy, bo tam się kończy nasze studio. Ale idziemy dalej, wracamy do kuchni Króli. No i idziemy sobie tutaj tędy. I uwaga, prawie że z kuchni Króli w mieszkanie Marysi przechodzimy do mieszkania Żukowskich. Właśnie tutaj mamy po prawej stronie, jest mieszkanie Żukowskich, ich salon główny. A jak się odwrócimy, tylko tutaj, o przepraszam bardzo, bo trochę jest przerwa obiadowa, więc niektórzy sobie odpoczywają. Tu już mamy mieszkanie, dawne mieszkanie Artura, dzisiaj mieszka tutaj Radek z Kaśką. To jest ich sypialnia. Zaraz obok jest salon. I zaraz z salonu po prawej stronie jest mieszkanie w Wadlewie. Dom Śmiałków. Z domu Śmiałków chyba, jeżeli nam się uda przejść. Przyznam szczerze, ja się tutaj trochę gubię, bo to są obiekty, w których ja specjalnie no, nie mam okazji grać. No, z domu Śmiałków wchodzimy z powrotem do przejścia do mieszkania Żukowskich. Ale jak stąd wyjdziemy, to zaraz zobaczymy. A, już wiem, gdzie jesteśmy. W tej chwili jesteśmy na tyłach, trochę tutaj ciemno, może przejdę w stronę tutaj, o. Jesteśmy w tej chwili na tyłach salonu mody Sabiny. Jak tutaj spojrzycie w górę, to tam jest takie pomieszczenie, które jest górnym jakby pokojem w salonie mody Sabiny. A tutaj jest takie miejsce, gdzie panowie, którzy zmieniają światło, mają całą bandekę, co, gdzie i jak. Słuchajcie, to jest tak skomplikowane, że ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ja nie wiem, o co chodzi tutaj, te ich zapisy, co tutaj są, w czyim pokoju, które światło, co oznacza i tak dalej. No to oni by już musieli nam powiedzieć. Jak operator krzyczy, proszę zdjąć mi lewe, coś tam, dwójka, coś tam, to tutaj oni sobie to przedstawiają. Jest to dla mnie niemożliwa rzecz do zrealizowania. No i mamy tutaj, o. No i tutaj są jeszcze takie właśnie rzeczy jak folie, które są zakładane na lampy, o czym opowie nam nasz operator w jednym z odcinków. Będzie mówił, jak to jest, że mamy raz dzień, raz noc w studio, kiedy mamy zawsze sztuczne światło, ale staramy się po prostu wszystko robić tak, żeby wyglądało jak najbardziej naturalnie. Tak
Także mam nadzieję, że przechadzka po planie Wam się podoba. No, zobaczyliście te obiekty, które są w studio nagrywane. Mamy jeszcze obiekty, które są nagrywane rzeczywiście w plenerach. Takie obiekty jak dom moich rodziców, czyli dom Wexlerów, to jest no, w prawdziwym domu nagrywany w plenerze już. Także pozdrawiam Was serdecznie.